Serdecznie witam w 16 odcinku programu Widzewskim Okiem Krecika. Dzisiaj Państwa i moim gościem Dariusz Słowiński. Witam serdecznie. Witam Cię Darku, kapitan łódzkiej drużyny Widzewa w futsalu. Spełnione marzenia. No na pewno, jakby mi ktoś powiedział kilka lat temu, że w wieku 37 lat będę kapitanem Widzewa w futsalu, to bym powiedział, że to jest nierealne, a to pokazuje, że marzenia się spełniają i czuję się bardzo szczęśliwy, że jestem częścią tej drużyny, że jestem kapitanem. I tak nawet, jak powiedziałem, spełnią swoje marzenia. Zaczynałeś, Darku, od dużego boiska, od HKS-u. Takie Twoje pierwsze kroki. Później był i Włókniarz Konstantynów, i Ceramika Paradyż. Było tych kilka zespołów tutaj z Okręgu Łódzkiego. Dokładnie. Zaczynałem bodajże w wieku 8 lat. Pierwszy trening poszedłem na Metalowiec ze względu na to, że mieszkałem niedaleko do grupy prowadzonej przez Piotra Czaplarskiego, trenera, który że tak powiem, mnie wychował, notabene taty Michała, który był piłkarzem Widzewa. Po kilku tygodniach przenieśliśmy się do klubu na HKS, tak? I tam praktycznie do końca wieku juniora byłem zawodnikiem tej drużyny. Kolejnym moim etapem była Piotrkowia Ptak, drużyna wtedy trzeciego poziomu rozgrywkowego, czyli druga liga na tamte czasy. Antoni Ptak sponsorem? Tak, tak, dokładnie. Możny człowiek. Tak, bardzo ambitnym człowiekiem był i chciał mocny klub zbudować. Tam grałem przez 2 lata. Zrobiliśmy najpierw awans do pierwszej ligi, czyli do poziomu, którym jest teraz Widzew. Później graliśmy rok w tej pierwszej lidze i pan Ptak przeniósł drużynę do Szczecina po połączeniu się ze Stasiakiem Opoczno. Kolejnymi klubami moimi były Ceramika Paradyż, przez pół roku grałem w Stali Niewiadów, później Sokół Aleksandrów i na koniec był Włókniarz Konstantynów. Miałem później, zakończyłem swoją przygodę w roku bodajże 2009, gdzie nastąpił podział. Albo wybierałeś grę na hali, albo byłeś zawodnikiem dużego boiska i ten podział został zniesiony po kilku latach i ja miałem taką przerwę roczną, gdzie nie grałem w żadnym klubie i zdecydowałem się przez pół roku występować w czwartoligowym, wtedy Starcie Brzeziny. I tam w Starcie Brzeziny zakończyłeś swoją przygodę z dużym boiskiem. Dokładnie. Można powiedzieć, że Start Brzeziny był moim ostatnim klubem, ale tak naprawdę w 2009 roku już stwierdziłem, że duże boisko jest nie dla mnie. Pomimo kilku propozycji jeszcze gdzieś tam z niższych klas rozgrywkowych, nawet tam 2 lata temu, no nie zdecydowałem się, bo nie czuję się już po prostu dobrze w tej dużej bramce i pewne nawyki już z latami zostają, więc nie chciałem się nawet powiedzieć ośmieszać na dużym boisku, żeby nie szargać swojego nazwiska. Łączyłeś, sam powiedziałeś wtedy, grę w dużą piłkę z futsalem, później jako, że nastąpiło to, że trzeba było wybrać albo hala, albo boisko, postawiłeś na halę. Chyba z korzyścią dla Ciebie, z korzyścią dla wszystkich. Futsal tak naprawdę zacząłem grać w wieku 20 lat. W pierwszych takich dla mnie młodzieżowych mistrzostwach Polski do lat 21. Byliśmy wtedy pod nazwą KP Owlex, czyli to była drużyna pierwszoligowa na tym poziomie, którym my teraz występujemy w futsalu. I już był obowiązek mistrzostw młodzieżowych, każda drużyna musiała i graliśmy w takim turnieju. Pamiętam, że w barwach tego KP występował Andrzej Rybski, Łukasz Matusiak i Mariusz Rachubiński. To z tych zawodników, których... I nie wiem, czy nie Marcin Stanisławski nie występował, czy on już, nie wiem, czy on był w Klireksie, czy tutaj był, już tak dokładnie nie pamiętam. No i wtedy to był mój pierwszy, że tak powiem, krok ku futsalowi, ale jeszcze wtedy myślałem o dużej piłce. Myślę, że tak w wieku 24 lat już gdzieś tak, no już te moje marzenia, że będę kimś wielkim, poważnym piłkarzem, zostały, że tak powiem, zniwelone. Myślę, że takim punktem dla mnie osobiście, gdzie jak sobie analizuję swoją przygodę z piłką, to był, kiedy pan tak przenosił drużynę do Szczecina i wtedy ówczesny trener tej drużyny, który miał być, Bogusław Baniak, wziął mnie na takie rozmowy, gdzie bramkarzami mieli być Bogusław Wyparło i Krzysztof Pilarz. Ja miałem być tym trzecim, takim młodym, uczącym się. Miałem wyjechać do Szczecina i pamiętam, pan Baniak do mnie powiedział, że zrobi ze mnie drugiego Majdana. No trochę mnie to, że tak powiem, wyobraźnia zaczęła działać, ale stwierdziłem, że zostanę tutaj w Łodzi. Patrząc tak z perspektywy lat, to uważam, że to był błąd, jeżeli chciałem zrobić karierę na dużym boisku.
Wtedy trzecim bramkarzem został Bartek Fabiniak, który później zagrał w Widzewie, więc niewykluczone, że może moja kariera by się tak potoczyła, że gdzieś bym ten Widzew doświadczył gry w tym Widzewie, ale mówię, no to takie jest życie piłkarza, tak? Ktoś podejmuje złą decyzję, to następny wskakuje w jego miejsce i pociąg odjeżdża i nie ma szans na powrót. Wiadomo, że czas weryfikuje te wszystkie nasze rzeczy, które podejmujemy, te nasze decyzje. W Twoim przypadku no wyszło tak, jak wyszło, tak? No, zostałeś zawodnikiem Gatty, zostałeś zawodnikiem teraz Widzewa w futsalu, grałeś w reprezentacji Polski w futsalu, łączyłeś to także ze swoimi występami na piasku w biczsokerowych drużynach, czy to Grębacha, czy KP Łódź, tak jak do tej pory jesteś zawodnikiem KP Łódź, reprezentantem Polski w biczsokerze, więc na pewno tych fajnych wspomnień też masz gro. No dokładnie, nie udało się w dużej piłce, ale myślę, że w tej małej piłce pięcioosobowej czuję się spełniony, tak? Zagrałem około 25 razy w reprezentacji Polski w futsalu, 97 meczy mam, jeżeli chodzi o występy na plaży. Indywidualnie też czuję się spełniony, jako futsalista zdobyłem tak naprawdę no, wszystkie kolory medali, które mam, to zdobyłem na boisku. Więc czuję się spełniony, aczkolwiek u doświadczonych zawodników w pewnym wieku przychodzi takie no osiągnąłem już wszystko, tak, no może czas kończyć i dla mnie ten Widzew to jest taka motywacja do tego, żeby przynajmniej jeszcze te 2-3 lata pograć i zbudować tutaj coś fajnego, a później może, nie wiem, w rolę już takiego trenera bramkarzy, bo też taką nieoficjalną funkcję pełnią, wiadomo, trenuję sam siebie, to też tak troszkę ciężko, tak, ale gdzieś później przejść na drugą stronę już tak na stałe i tutaj młodzież prowadzać. Wspomniałeś tutaj nazwiska zawodników Widzewa, jak Andrzej Rybski, jak Marcin Stanisławski, jak Mariusz Rachubiński, no i Łukasz Matusiak, który na dzień dzisiejszy jest asystentem trenera w Zagłębiu Sosnowiec. Rywal, który będzie za dwie kolejki przeciwnikiem drużyny Widzewa w dużej piłce. Uchylę tutaj rąbka tajemnicy. Z Łukaszem Matusiakiem jesteśmy już umówieni na spotkanie w moim programie. Także w najbliższych tygodniach to spotkanie się odbędzie. Ale wracając do tego mojego pytania związanego z trawą. Zadałem je nie bez przyczyny, bo wiem, że obserwujesz występy łódzkiego Widzewa na dużym boisku. Jak Ty postrzegasz to, co się wydarzyło w tych pierwszych spotkaniach obecnego sezonu, czy też w ostatnich spotkaniach, czyli tej rundzie wiosennej, tak do końca niezbyt udanej? No myślę, że początek tego sezonu jest delikatnie pochodną tego, co się działo przez całą rundę poprzednią. Myślę, że gdzieś zawodnicy psychicznie są, ci, którzy zostali, są jeszcze gdzieś w nich, to jeszcze siedzi. Nie mogą złapać takiego odpowiedniego rytmu, tego luzu psychicznego, gdzie taki na przykład przyszedł nowy zawodnik Fundambu, gdzie on nie dotyczy, ta presja z zeszłego sezonu nie, że tak powiem, nie ma nic z tym wspólnego i on tak naprawdę bawi się tą grą, cieszy się, tak? A po tych zawodnikach, którzy byli w zeszłym sezonie, widać, że gdzieś to w głowie siedzi, bo to może nie jest tak, że zawodnicy, którzy grają teraz słabiej, nagle przestali umieć grać w piłkę, tylko myślę, że psychicznie są. Ktoś mi kiedyś mądry powiedział, że najważniejsza w piłce jest głowa i tak myślałem, no ale co on mówi, głowa? Przecież to nogi grają, tak? Ale z wiekiem doświadczam tego, że jednak głowa jest najważniejsza, tak? Jeżeli głowa piłkarza jest czysta i spokojna i skupiona na grze w piłkę, to wtedy głowa poniesie te nogi. Początek sezonu w wykonaniu Widzewa, no powiedzmy sobie szczerze, nie był taki, jakiego wszyscy byśmy oczekiwali. 3 pierwsze mecze, 3 porażki. Przełamanie nastąpiło w ostatnim naszym spotkaniu ze Stomilem Olsztyn. To już chyba zobaczyliśmy zupełnie inny Widzew, niż widzieliśmy go na początku tego sezonu. Jakie jest Twoje spostrzeżenie na to? Jak ta drużyna ewoluuje? Wydaje mi się, że przyczyną tych słabszego początku jest to, że przyszedł nowy trener, było mało sparingów, była nerwowa końcówka, do końca nie wiedzieliśmy, w której lidze będzie Widzew. Nie można było tego sobie wszystkiego zaplanować, tak jak ŁKS czy Arka wiedziały, że spadną z ligi, mogły sobie te transfery z myślą o tych rozgrywkach pierwszoligowych dokonywać. I myślę, że gdzieś tutaj to jest jakaś taka pochodna tego. Trener Dobi widać, że testuje te ustawienia, skład, tak, no
chyba to jest ewenement, jeżeli chodzi o Widzew, że w jednym meczu trener wymienił 7 czy 8 zawodników. Wcześniej w ogóle żaden trener na takie rzeczy się nie decydował. Więc... I to akurat było w meczu derbowym. Dokładnie, to więc w meczu, gdzie ciężki gatunek jest, tak, trener stawia na młodego Bechta, który jest wychowankiem. No myślę, że to był jakiś taki moim zdaniem pozytyw tego wszystkiego, pomimo porażki, gdzie trener się zdecydował na jakieś zmiany, pokazanie kibicom tego, że są też inni, że na innych liczą, ale też, że jeszcze no, nie jesteśmy w tej chwili na poziomie sportowym takim, jakbyśmy sobie tego życzyli. Darku, powiedz mi, bo muszę Cię o to zapytać, jesteś bramkarzem. Pozycja Wojtka Pawłowskiego na dzień dzisiejszy. Wiadomo, że poprzedni sezon, początek, kiedy wskoczył do bramki za Patryka Wolańskiego, miał rewelacyjny. Grał na równym poziomie, a w niektórych spotkaniach ponad ten poziom wyskakiwał. Przyszła runda wiosenna, która w wykonaniu Wojtka była, no nie możemy powiedzieć, że była jakaś zła, bo była na poprawnym poziomie, ale nie miał już takich wyskoków ponad to. I początek nowego sezonu, gdzie niestety kilka wpadek mu się zdarzyło. Dokładnie, tak było jak powiedziałeś. Co ja bym zrobił, gdybym był w tym zespole? Wiadomo, łatwo mi się teraz wypowiadać z perspektywy kibica, że zmień tego, wpuść tamtego. Uważam, że po tych kilku słabszych meczach, takich, w którym, wiadomo, przyszedł Wojtek, wszedł za Patryka, gdzie naprawdę bronił bardzo dobrze, tak, i no, był tym wyróżniającym się zawodnikiem, ratował widzę w wielu sytuacjach, dzięki niemu mieliśmy dużo punktów. Uważam, że po tych kilku meczach takich no, słabszych Wojtka powinien wstawić przynajmniej na jedno spotkanie Patryka, zobaczyć w jakiej on jest dyspozycji, dać mu też bodziec taki do tego, że trener liczy na niego, tak? Żeby ten drugi bramkarz widział, że wobec słabszej postawy kolegi cały czas jest gotowy, nie było tej zmiany. Wojtek zaczął nowy sezon, no, w pierwszych dwóch meczach powiedzmy, że przyczynił się troszkę do tych strat punktowych, do dużej ilości straconych bramek i nastąpiła zmiana. No myślę, że ta zmiana już była takim ostatnim dzwonkiem na to, bo uważam, że trzeba dać Wojtkowi trochę odpocząć psychicznie, bo presja jego osoby po tej pierwszej rundzie, kiedy przyszedł, jest ogromna, tak? Wymagania są duże, bo się z bardzo dobrej strony zaprezentował, więc wszyscy wymagają od niego takich interwencji spektakularnych, jakie były wcześniej. I myślę, że przyda mu się ta przerwa. Czy będzie dłuższa, czy nie, to już myślę, że zależy od jego konkurenta. Czy Miłosz Mleczko będzie popełniał błędy, czy będzie bronił tak jak Wojtek po przyjściu. To ciężko powiedzieć. Uważam, że w perspektywie całego sezonu na pewno Wojtek jeszcze się przyda temu Widzewowi. I myślę, że wskoczysz czasem do tej bramki, bo ma umiejętności. A jak spoglądasz na występy Miłosza Mleczko w tych dwóch spotkaniach? Czy to w spotkaniu derbowym z ŁKS-em, czy w spotkaniu ze Stomilem Olsztyn? Myślę, że dla niego były to ciężkie gatunkowo mecze, bo pierwszy mecz w ogóle w barwach Widzewa to jest pierwszy mecz, tym bardziej derby. No nie popełnił żadnego błędu w tym spotkaniu, więc słusznie trener dał mu kolejną szansę. W meczu ze Stomilem nie miał za dużo interwencji, ale dla bramkarza takie mecze są najgorsze, gdzie Widzew jest skupiony cały czas na ataku, czasami jedna interwencja w meczu, możesz puścić bramkę i tak naprawdę jesteś ojcem porażki, tak? Spisał się moim zdaniem no, poprawnie, bo nie puścił bramki, zachował koncentrację przez cały mecz, więc uważam, że należy dać mu w kolejnych meczach też szansę. W meczu ze Stomilem zobaczyliśmy już taki chyba Widzew, jaki chcielibyśmy oglądać w przyszłości. Nastąpiło też kilka zmian w porównaniu ze spotkaniem derbowym. Szansę kolejną dostał Henryk Oyama. Nie do końca chyba wykorzystaną, co zobaczyliśmy, że trener zmienił go w przerwie tego spotkania. To chyba taki zawodnik, który jest najbardziej niespełniony, jeśli chodzi o Widzew. No tak, przychodząc tutaj do drugoligowego Widzewa z pierwszoligowej Miedzi, myślę, że wymagania były względem niego bardzo wysokie, tym bardziej, że to jest reprezentant kraju swojego, tak? Reprezentant Estonii. Może to nie jest najsilniejsza reprezentacja, ale mając w swoim składzie drugoligowym wtedy zawodnika reprezentacyjnego, to jest duże, że tak powiem, osiągnięcie dla klubu. No nie spełnia się, nie wiem gdzie tu jest przyczyna takiej postawy. Nie jest to zawodnik wiekowy, tak, że może czuć się wypalony i przyszedł do Widzewa na odcinanie kuponów, tylko tak naprawdę jest to zawodnik w sile wieku, tak, więc tą jakość powinien dawać. Może nie w każdym meczu powinien być tym
najlepszym zawodnikiem czy topowym, ale no, no to są wymagania, to on jest widzewie tak w klubie, którym powinien nieść tą jakość i powinien mieć kilka kluczowych podań w przeciągu nawet rundy, tak? On jedna, dwie asysty, no tutaj trener zdjął go w przerwie, myślę, że no, dobra decyzja, bo oglądałem ten mecz, naprawdę słabo się prezentował, wpuścił Kuna, który troszeczkę więcej wiatru, można powiedzieć, robił i jego odbiór gry jest bardziej pozytywny. Rozruszał na pewno lewą flankę, to nie podlega żadnej dyskusji, ale w spotkaniu ze Stomilem kolejny raz zobaczyliśmy zawodnika, który wybija się ponad przeciętność. Mówię tutaj o Mervillu Fondambu. No dokładnie, jest to zawodnik, który... Po nim widać, że piłka go cieszy, tak? Że to on się nie męczy na tym boisku. Czasami przesadza z tym dryblingiem, ale ma bardzo niekonwencjonalny ten drybling. Potrafi sobie piłkę przeszyć nad przeciwnikiem, gdzie na tym poziomie rozgrywkowym, powiedzmy, jest taka no, solidna rąbanka, tak? A on, on nie boi się z tymi przeciwnikami... Lekko się zabawić. Tak, jeździć. Może to drużynę przeciwną irytować, że tak, że młody chłopak przychodzi się z nimi, no, można powiedzieć, się bawi, tak? No, bo to, co wyprawiał w tym meczu, to naprawdę budzi szacunek. Wiadomo, że wobec niego z każdym meczem te wymagania będą rosły, tak? Bo jeżeli w 3-4 meczach jest czołowym zawodnikiem, jak nie najlepszym, więc myślę, że w kolejnych meczach też będzie ta presja na nim rosła, tak? Nie wiadomo, jak zareaguje po tych kilku meczach dobrych, trafią mu się słabsze, gdzie kibice będą mieli wymagania wobec niego. To też nie wiemy, tak? Jest to chłopak młody, tak naprawdę pół roku na poziomie pierwszej ligi, bo był, tak? W Radomiaku przez sezon był, tak? Nie, przez rundę był, tak, w Radomiaku, tak. A wcześniej grał w tym KS Weszło, gdzie to jest drużyna okręgowa, więc no mówię, dajmy mu czas. Na razie się można powiedzieć, że to jest takie jedyne pozytywne objawienie tego początku sezonu. Jedyne pozytywne objawienie? Ja powiem, że oglądając Mervilla Fondambu w akcji, to tak przypomina mi się lekko, oczywiście zachowując duże proporcje, Marek Citko, który też potrafił wiązać krawaty nogami. No dokładnie, może nie jest ta siła fizyczna co Marek, bo Marek brał zawodnika na plecy i z nim jeździł. Ten wiadomo troszeczkę na innym, ale mówię, no wszystko jest przed nim, tak? Jest fajnie, że chłopak może jeszcze nie czuje tej presji widzewskiej. Przyszedł sobie pograć, tak? Fajnie mu się gra. Jeden, drugi mecz, bo w pierwszym meczu też dobrze się prezentował. Jeżeli będzie dalej pracował tak, jak pracuje, to obawiam się, że on może długo w Widzewie nie pograć, bo nie wiem, może jakiś zagraniczny transfer za rok, za dwa, no to trzeba dbać o tą perełkę, bo to jest na tą chwilę, to jest nasza perełka. Chłopak, który robi różnicę zdecydowanie, taką wiesz, dla kibiców, bo kibice przychodzą właśnie dla takich zawodników, żeby oglądać takie dryblingi, taki luz, który on posiada. No dokładnie, dokładnie, no to jest, myślę, że Widzewie jak... Pamiętam od początku, wiadomo, to były poziomy czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Takiego jeszcze zawodnika nie było. Patrzę też na mecze pierwszoligowe, to też nie widzę takich zawodników o takim potencjale sportowym, tak? No mówię, mam nadzieję, że wszystko, że tak powiem, w głowie będzie się układało i sportowo będzie to wszystko razem zgrywało się, że zrobi, po pierwsze, niech wprowadzi nas do ekstraklasy, a później niech idzie grać gdzieś za granicę. Po spotkaniu ze Stomilem, które było rozegrane w sobotę, w niedzielę, był Wasz debiut, jeśli chodzi o pierwszą ligę futsalu. Wyprowadzałeś drużynę jako kapitan. Hala oczywiście nie mogła być wypełniona po brzegi, ale na pewno by była wypełniona po brzegi, gdyby nie obostrzenia związane z pandemią. Jakie to uczucie? No tak jak mówiłem, spełnienie marzeń. Nigdy bym nie pomyślał, że w tym wieku doświadczę takiego czegoś. Czuję się zaszczycony być kapitanem tej drużyny, w ogóle tego klubu, tak? Być kapitanem w obojętnie jakiej sekcji Widzewa, wiadomo, nie mamy ich dużo, ale bycie kapitanem Widzewa to jest, uważam, że no, nobilitacja i wielki zaszczyt. Taniec Eleny, Marcin Tarociński, to już dwa takie stałe elementy, jeśli chodzi o Widzew. Poczułeś taki dreszczyk emocji? No na pewno, ja poczułem dreszczyk emocji i chłopaki też na pewno, bo to większość są młodzi chłopcy. Nawet jeden, Tomek Gąsior, po meczu powiedział, że jak usłyszał tą piosenkę, bo jeszcze nie wiedział, co to za piosenka jest, tak? Jak usłyszał, powiedział mu, co to jest Taniec Eleny, to jest taka piosenka, gdzie piłkarze Widzewa wychodzą przed każdym meczem, to powiedział, że serce mu mocniej zaczęło walić.
Więc myślę, że to jest fajne, bo widać, że ci chłopcy też zaczynają się utożsamiać z tym klubem i widać, że emocjonalnie podchodzą do tego. Poczuli taki widzewski charakter chyba już, co? No tak, w szatni po meczu była taka piosenka widzewska, kto wygrał mecz i z taką końcówką też widzewską, więc myślę, że tutaj no, poczują też ten klimat. Chcemy, żebyśmy tu przyszli kiedyś z całą drużyną na mecz, zobaczyli. Ci nowi chłopcy poznali ten klimat tych trybun, jaka jest atmosfera. Może kiedyś pod zegar pójdziemy, zobaczymy. A powiedz mi, Darku, jak z twojej perspektywy wyglądała ta inauguracja? Mówię już tu typowo o grze. Myślę, że mecz był niezły, powiedzmy. Nie było jakichś fajerwerków z naszej strony, było dużo takich szachów, badania się nawzajem, bo to pierwsza kolejka po dosyć dużej przerwie, tak? No bo od marca tak naprawdę nie ma meczu o punkty. Więc... Jeżeli chodzi o sam aspekt sportowy po takiej przerwie, to uważam, że zagraliśmy dobrze. Tym bardziej trenujemy no, ze sobą nie za długo, tak? Czyli około miesiąca czasu. Zagraliśmy kilka sparingów, dostaliśmy kilka lekcji tak naprawdę w futsalu. Ale taki był cel. Trener od razu powiedział, że nie będziemy grali z, nie wiem, pierwszą ligą czy drugą po to, żeby wygrać i się poczuć lepiej, tylko lepiej grać z ekstraklasą, uczyć się. No i myślę, że pierwsze takie pozytywne efekty tej pracy już były w tym meczu. Myślę, że jak na futsal wynik 2-0 to jest bardzo dobry wynik. Przede wszystkim pokazuje, że dobrze graliśmy w obronie, tak? Nie mieliśmy momentu dekoncentracji, bo w futsalu czasami w pół minuty można stracić cały dorobek 30, nie wiem, 9 minut. Ja przed meczem miałem możliwość rozmowy z tobą i zaproponowałem ci właśnie tak, żebyś zamknął swoją świątynię i żeby tam nic nie wpadło, co się udało, czego szczerze ci gratuluję. Początek spotkania mieliście taki bardzo zachowawczy. Też badaliście przeciwnika, miałeś kilka udanych interwencji, kilka momentów takich, gdzie musiałeś się wykazać swoim kunsztem bramkarskim i z każdą minutą napędzaliście się coraz bardziej do przodu. Ta gra była coraz bardziej płynna. Z tego zrobiły się bramki. No tak, ten początek meczu taki był nerwowy. Chyba trochę chłopcy nie wiedzieli, kto ma odpowiedzialność za to wziąć, za ten mecz, za te pierwsze minuty, ale myślę, że mówię, jak na pierwszy mecz to było, może nie widowisko, jakichś fajerwerków dużo nie było, ale była solidna gra. Co do przeciwnika, no w sumie też nie wiedzieliśmy, co się po nich spodziewać, tak? No widać, że teraz kilka meczów obejrzałem tych pierwszoligowych, widać, że atutami tych drużyn są siła fizyczna, tak? I na pewno doświadczenie pierwszoligowe, którego my nie mamy de facto całą drużyną. To będą, myślę, że to będą rzeczy, przeciwko którym musimy się przeciwstawić. A my mamy, mam nadzieję, że będziemy mieli taki polot w zespole, jak ma w Widzewie Fundambu, czyli młodzież, która, że tak powiem, bez kompleksów gra i nie boi się tego przeciwnika. Myślę, że takiego zawodnika jak Fundambu to można sobie życzyć na futsalu, który mógłby zrobić też tą różnicę, taką indywidualną. Bo wiadomo, że futsal jest taką grą typowo zespołową. Bardzo dużo taktyki, bardzo dużo ustawienia. To wszystko tutaj bardzo mocno zależy od każdego z zawodników, którzy występują na parkiecie. Macie praktycznie dwie czwórki. Jedna czwórka jest to złożona, jest to czwórka złożona z zawodników, z trzech zawodników młodych z rekordu Bielsko-Biała, którzy zostali ściągnięci przez Widzew. No i czwarta osoba to jest grający trener Marcin Stanisławski, który swoim doświadczeniem pomaga tym chłopcom na boisku. Druga czwórka jest to praktycznie czwórka zawodników, którzy z tym futsalem nie mieli jeszcze takiej styczności. Czy uważasz, że jest duża dysproporcja między tymi czwórkami? Myślę, że największy problem nasz taki to jest, że w tej drugiej czwórce jeszcze do końca taktycznie najwięcej musimy nad aspektem taktycznym pracować, tak? No bo indywidualnie to są chłopcy dobrze wyszkoleni technicznie, ale mówię, tego doświadczenia nie da się kupić, nie da się wytrenować, trzeba po prostu je zdobyć meczami, tak? I myślę, że ta taktyka, którą i tak dużo trenujemy, trener dużo przerywa tych treningów, ustawiając poprawnie obrońcę czy pivota, tak, jak ma się w danej sytuacji zachowywać, procentuje, ale mówię, że to z każdym meczem każdy zawodnik, który jest inteligentny, będzie wyciągał wnioski i będzie pracował nad sobą. Oczywiście pierwsza czwórka bezapelacyjnie grała swoje i to trzeba powiedzieć, że było widać, że ci chłopcy liznęli tego futsalu już przez dłuższy czas. Jeśli chodzi o drugą czwórkę, no to ja muszę powiedzieć, że osobiście największe wrażenie na mnie wywarł Michał Bondarenko. No dokładnie, też go oglądając wieczorem nasz mecz, bo powiem szczerze, że lubię sobie tak
po swoim meczu zrobić taką, jeżeli jest możliwość, obejrzeć jeszcze raz ten mecz, bo to wtedy inne jest spojrzenie na jakąś daną sytuację. Tak kilka naprawdę kluczowych sytuacji Michał jako ostatni obrońca wygrał. Głównie to były sytuacje w drugiej połowie, gdzie ja naprawdę miałem bardzo mało pracy, jeżeli chodzi o futsal, bo właśnie mieliśmy Michała z tyłu, który nie dosyć, że bardzo dobrze przerywał tę sytuację, to potrafił się włączyć w tą akcję ofensywną, więc no widać, że chłopak ma potencjał, tak? Że to jest 23 lata, przez ostatnie, sam powiedział, przez ostatnie półtora roku nie grał nigdzie, więc troszeczkę gdzieś tam te problemy fizyczne na pewno są, ale pracuje nad sobą i widać, że ma potencjał na dobrego zawodnika futsalowego. Michał jest zawodnikiem, który, można tak powiedzieć, przyszedł w pakiecie z kierownikiem drużyny, Arkiem Nowaczykiem. No dokładnie. Robiąc nabór do drużyny, każdy miał tam swoje jakieś propozycje. Prezes miał swoją, kierownik, trener, każdy gdzieś tam szukał tych zawodników. I Michał był jednym, że tak powiem, z zawodników, których znał kierownik Arek Nowaczyk i go polecił. Pojechał z nami na pierwszy sparring do Torunia i naprawdę bardzo dobrze się zaprezentował. No wiadomo, ma jeszcze fizyczne problemy, ponieważ no dawno nie trenował tak regularnie, tak? Ale myślę, że z czasem to będzie wartość nasza dodana i poza tym ten pierwszy mecz pokazał, tak, że chłopak ma duży potencjał i ja widzę na co dzień go, więc widać, że jest chłopak zaangażowany, chce, pracuje nad sobą, więc tylko czas działa na jego korzyść. Ja pamiętam taki sezon w futsalu, kiedy Arek Nowaczyk był trenerem Społecznej Akademii Nauk, drużyny SAN-u. Drużyna SAN-u, która rywalizowała w Pucharze Polski, w jednej z rund wyeliminowała pierwszoligowy wtedy klub Malwę i w kolejnej rundzie trafiła na wicemistrza Polski Gattę Znojska Wola. Dokładnie, był taki mecz na hali Anilany. Ja akurat w meczach pucharowych, mieliśmy w Gatcie zawsze trzech bramkarzy, ja w tych meczach pucharowych w pierwszych etapach nie grałem, dostawali inni szansę, akurat na trybunach siedziałem, więc miałem okazję ten mecz obejrzeć na żywo. Notabene jeden z zawodników po tym meczu tak naprawdę dostał angaż w Gatcie, tak? Norbert Dreger, tak? Strzelił nam wtedy 5 bramek i zaprezentował się z dobrej strony, tak? I nie pamiętam, czy Michał wtedy grał w tym meczu też, czy nie, ale... Nie, Michała chyba wtedy nie było, bo Michał wtedy jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, był zawodnikiem Uniwersytetu Medycznego i Arek Nowaczyk sięgnął po niego dopiero później, kiedy SAN rozgrywał jakieś swoje akademickie rozgrywki. Właśnie wtedy sięgnął po Michała i Michał... Mówię, że zakotwiczył. Gdzieś tutaj wiadomo, są chłopcy anonimowi, tak, ale no trzeba ich też szukać, tak? Mogą się sami zgłaszać, no bo to nam jest łatwiej. My też nie znamy do końca tego rynku. Rynek futsalu w Łodzi jest dosyć ubogi tak naprawdę i te same nazwiska czyli moja osoba, czy trenera, czy kilku innych, tak naprawdę przewijają się przez te 15 lat i następców nie widać w tej chwili. Dlatego fajnie by było, jakby tacy chłopcy nowi, w tej chwili anonimowi, może za 2-3 lata już grający w Ekstraklasie, się pojawili. Ja pamiętam czasy, kiedy futsal dopiero raczkował i taki pierwszy nasz sukces, mówię o reprezentacji Polski, była kwalifikacja na Mistrzostwa Świata, w których występował Andrzej Antos czy Krzysiek Kuchciak. Tych turniejów, jeśli chodzi o Łódź, było zdecydowanie więcej. Było bardzo dużo zawodników, którzy garnęli do tego futsalu i było wtedy skąd czerpać tych zawodników. No na dzień dzisiejszy turniejów, jeśli chodzi o futsal, jest zdecydowanie mniej. Ostatni taki turniej, który dobrze pamiętam, no to są właśnie turnieje organizowane przez Malwę, które odbywały się czy to na Anilanie, czy w hali WSINFU. I właśnie chyba tutaj jest też taka nisza, gdzie nie można wyciągnąć tych zawodników. No dokładnie, ja sam zaczynałem na takich turniejach na Anilanie, gdzieś tam, kiedy, nie wiem, występowali, bo były też takie turnieje, gdzie zawodnicy ligowi grali w tych turniejach amatorskich zimą, tak? Ja byłem i Tomasz wtedy... Kłos. Dokładnie, nawet Marek Saganowski. Marek Saganowski, tak. No, takie... Andrzej Rybski. Dokładnie, to były takie... Dla nich to była taka odskocznia od zimy, gdzie mieli okres tam, wtedy były te dłuższe przerwy między rundami. Mieli przerwę i sobie mogli przyjść na halę pograć. A my jako taki młody narybek, który chciał grać tam gdzieś na hali, gdzieś tam się sprawdzaliśmy na tle takich zawodników. W tej chwili tego nie ma, to naprawdę, no nie wiem, czy tej zimy jakiś turniej był, naprawdę to wszystko pozanikało. Chcemy też taką, tutaj idąc drogą futsalu w Widzewie, chcemy takie turnieje też troszeczkę po prostu potworzyć, tak? Jakąś ligę biznesu, tak? No może z takich turniej jeden, dwóch zawodników, jak nam na poziom
naszej drużyny wskoczy, tak, gdzieś się pokaże, to też będzie dla nas sukces. Na pewno był turniej widzewski biznesu. Odbywał się on na Anilanie, ale to było zimą, jeszcze przed pandemią. Teraz wiesz, te wszystkie obostrzenia, które zostały powprowadzane, też nie, na dzień dzisiejszy nie wiemy, jak sytuacja epidemiczna będzie się rozwijała. Czy to wyhamuje? Jeżeli wyhamuje, no to wtedy będziemy wszyscy mieli zielone światło do tego, żeby tych turniejów organizować, żeby one się odbywały. Darku, przed Wami ciężki wyjazd do Szczecina. Drużyna, o której miałem przekonanie, że są następcami Pogoni 04, która dwa sezony temu się wycofała z Ekstraklasy. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Tak, dokładnie. Jest to, patrzyłem na skład, to może 2-3 osoby, które gdzieś tam były w kadrze tej dawnej Pogoni 04 Szczecin. Jest trenerem Roman Smirnow, który mnie prowadził w FC Toruń i w Hurta Piłeczka. Bardzo przyjemne nazwisko. Dokładnie. I tak, to są to chłopcy, myślę, że pewnej, znaczy może u nas są troszkę bardziej znani na rynku futsalowym, ale nie jacyś ograni. Myślę, że tam też jakieś środowisko miejscowe się stworzyło z jakichś lig amatorskich i tak powstał właśnie futsal Szczecin, tak? I widzieliśmy też, że mają jednego zawodnika z Portugalii, tak? Jakiś Bruno Fernandes, więc na pewno to nie jest jakiś, na tle pewnie tej drużyny jest to jakiś wyróżniający się zawodnik. Będziemy na pewno ich analizować. Mamy jutro o godzinie 20 analizę naszego meczu i najbliższego rywala, więc na pewno te słabe i mocne punkty drużyny przeciwnej będziemy chcieli wychwycić. Trener Stanisławski na pewno wykorzystuje jakieś swoje możliwości, znajomości i czerpie informacje o najbliższym rywalu. No tak, jest też, mieliśmy dostęp do meczu, który rozgrywali w Sylejówku. No myślę, że na tle tego będziemy jakieś informacje zaczerpniemy, tak? Jeżeli już zagramy tą jedną rundę, będziemy mieli informacje o tych wszystkich drużynach, to na czymś to będziemy mogli bazować. W tej chwili tak naprawdę nie wiemy, co po kim się spodziewać, tak? Ale my generalnie chcemy patrzeć na siebie, chcemy się rozwijać, tak? Jako zawodnicy, jako drużyna. Jeżeli my będziemy mocni, to nie będziemy musieli się, że tak powiem, obawiać i spoglądać w stronę przeciwnika, tylko walczyć ze swoimi słabościami i z tym, na tym się skupiamy, żebyśmy jak najmniej błędów my popełniali, a ta praca na pewno przyniesie efekty. Czy na takie spotkania wysyłacie człowieka, który nagrywa te mecze, czy jest możliwość gdzieś wejścia w internecie i ściągnięcia sobie takiego spotkania? Bardziej w dostęp do internetu, tam gdzieś szukamy tego, nie wysyłamy. Czasami, jeżeli mecze się nam nie pokrywają, to gdzieś sami jedziemy obejrzeć przeciwnika. Wiadomo, łatwiej zrobić ocenę meczu przeciwnika, jeżeli się siedzi na hali i się obserwuje. Ale no mówię, głównie dzięki dostępowi do internetu. Czy będą jakieś zmiany, jeśli chodzi o zespół futsalu w najbliższych meczach? W tym tygodniu pojawiło się 2-3 nowych zawodników testowanych, więc też nie wiadomo, jaka ich przyszłość. Pojawił się też Damian Radowicz, też związany chłopak z Widzewem. Kiedyś grał troszkę w Malwę. Powiedział, że spróbuje, tak? Zobaczy, jak to. No Mariusz Rachubiński z nami trenuje, który nie było go na tym meczu, ale on, nie wiadomo jaka sytuacja z nim, bo on też jest trenerem wśród młodzieży, więc nie zawsze może być. Wiadomo, że tam, że tak powiem, jest całym organizatorem tej swojej szkółki, więc tam się poświęcił i tam. Czekamy na jeden transfer. Nie chciałbym tutaj zdradzać nazwiska, ale niewykluczone, że w przeciągu 2-3 tygodni pojawi się jeden naprawdę dobry zawodnik, ale mówię, no jeszcze go nie ma z nami, więc nie chciałbym tutaj chwalić dnia przed zachodem słońca. Wspomniałeś, że w Gatcie miałeś wiele sukcesów. Ja pamiętam Gattę, gdzie występowało bardzo dużo zawodników związanych stricte z Łodzią. Czy to był Igor Sobalczyk, czy Daniel Krawczyk, czy Michał Marciniak. Także tworzyliście chyba taki monolit. No dokładnie. Takich kluczowych zawodników było nas 6-7, tak? Czyli jak drużyna ma 10-12 osób, to 6-7 było z Łodzi. My w sumie znaliśmy się jak łyse konie, tak? To była taka chemia między nami, że widzieliśmy, że ktoś ma jakieś problemy pozaboiskowe, gdzieś te problemy wypuklały się na boisku, to wiedzieliśmy, że coś się dzieje, tak? Że forma danego zawodnika nie bierze się, słabsza forma nie bierze się z przypadku i myślę, że to był taki nasz klucz do sukcesów Gatty, tak? Ten monolit, ta jedność, to zrozumienie i te lata gry razem, tak? No bo zanim spotkaliśmy się w Gatcie, wcześniej graliśmy też czy w Hurtapie Łęczyca, czy w Grębachu.
Łódź, więc to wszystko miało, że tak powiem, swój koniec w Gatcie i to tam, że tak powiem, zatrybiło to wszystko. Co więcej, graliście też ze sobą i w Grębachu na piasku, i w KP Łódź na piasku, także ten trzon drużyny cały czas był w grze. No dokładnie, czy to my praktycznie cały rok siebie widzieliśmy, tak? Nawet jak była przerwa od sezonu futsalowego, to my się widywaliśmy na plaży, czy w jednej drużynie, czy czasami przeciwko sobie, więc my się widywaliśmy i mówię, w ten sposób przez te wiele lat, można powiedzieć, że przez 15 lat się znamy, gramy w jednej drużynie, tak naprawdę gdzieś tam ułamkami się mijamy, jeden zawodnik jest tu, jeden tu, ale gdzieś się spotykaliśmy, no Gatta, że tak powiem, była taką wisienką naszą. Ja sam tam spędziłem 6,5 roku, niektórzy po 7, po 9, jest jeden co gra 10 lat, więc wiele lat spędzonych w jednej drużynie, więc myślę, że to procentuje. Michał Bondarenko, który został przez nas wspomniany, jest bratem Mateusza, który był próbowany w Widzewie. W jednym ze sparingów, w których wystąpił, strzelił dwie bramki. Niestety nie udało mu się podpisać kontraktu z Widzewem. Poszedł do drużyny GKS-u Jastrzębie, która jest naszym najbliższym rywalem, jeśli chodzi o piłkę 11-osobową. Jak uważasz, czy Mateusz będzie się chciał tutaj pokazać z jak najlepszej strony? Jak uważasz, komu Michał będzie kibicował? No ja myślę, że to u każdego zawodnika jest taka sportowa złość, że nie złapałem się w tym klubie, a gram przeciwko nim, to ja im się pokażę, na co mnie stać. I myślę, że będzie się chciał z dobrej strony pokazać, z jak najlepszej. Często właśnie takie mecze się zdarzają, że ten zawodnik, który został odstrzelony, rozgrywa mecz życia, tak? I aczkolwiek nie życzę temu bratu Michała meczu życia jutro. Co do tego, komu będzie Michał, mam nadzieję, no jestem pewny, że będzie kibicował Widzewowi i żeby jego brat zagrał dobry mecz, ale żeby Widzew wygrał. I to by było chyba najpiękniejsze dla wszystkich kibiców Widzewa i dla samego Mateusza i dla samego Michała. Darku, powiedz mi, czy planujecie w przyszłości, bo wiadomo, że już sekcja futsalu zaczyna te korzenie lekko zapuszczać, jeśli chodzi o Widzew. Czy w przyszłości, zadałem to samo pytanie trenerowi Stanisławskiemu, ale z Twojej perspektywy, czy nie byłoby korzystne dla Widzewa, gdyby powstała też sekcja piłki nożnej plażowej w Widzewie? Żebyście mogli kontynuować to, co wypracujecie na hali, żebyście w okresie letnim, który jest takim okresem czy to roztrenowania, czy już lekkiego wchodzenia na jakieś obciążenia w okresie przygotowawczym do kolejnego sezonu, nie wykorzystać. Powiem szczerze, nie wiem co powiedzieć, bo nie każdy zawodnik z futsalu nadaje się na beachsoccera, więc to by był może jakiś problem, że dokładnie tą dziesiątkę nie wiadomo jakbyśmy spożytkowali w rozgrywkach beachsoccerowych, tak? Na pewno treningi same na piachu mogłyby być korzystne dla nas, bo kto się troszeczkę orientuje, to widzi, że zawodnicy wracający po rekonwalescencji pierwsze co to się kierują na piach, gdzie wzmacniają te nogi, więc jakąś formą może, nie wiem, wprowadzenia do sezonu futsalowego byłby ten beach soccer. Może i to by miało rację bytu, tylko właśnie pytanie jest takie, czy wszyscy zawodnicy by się zaadoptowali na tej plaży. Może trzeba było wtedy poszukać takich zawodników, podebrać może z KP Łódź kilku, i stworzyć drużynę Widzewa w beachsoccerze. Ja z perspektywy czasu, jak patrzę na rozgrywki piłki nożnej plażowej, to nie było żadnej klubowej drużyny w takich rozgrywkach, a w Europie czy na świecie takie drużyny są. Czy mamy i Spartak Moskwa, mamy Sporting Lizbona i tak dalej, i tak dalej. No dokładnie, w Europie jest dużo takich drużyn, na przykład Hegemon Sporting Braga, tak? To jest drużyna, która też występuje, nazwa występuje, tak? Może zawodnicy nie występują stricte na futsalu też, ale mają. Jest dużo takich drużyn, przede wszystkim w Lidze Rosyjskiej są drużyny, które mają Lokomotiv, Spartak, tak jak mówiłeś. Nie wiem, to trzeba było panią prezes zapytać, może za rok latem, może widzę na plaży. Może będzie warto jakieś takie ziarnko pewnie wrzucić do ogródka pani prezes. Ja pamiętam takich zawodników, którzy występowali w beachsoccerze, jak Jan Keller, Czech, wiadomo, tak, grający w barwach Sparty Praga. Syn Diego Armando Maradony, który również występował na boiskach piaskowych. No czy tutaj pierwsza z brzegu legenda francuskiej piłki, Eric Cantona. Dokładnie, przeciwko tej trójce, którą wymieniłeś, miałem okazję, Jan Koller występował, tak jak mówisz, w Sparcie.
ja chyba grałem przeciwko niemu, ja grał w Bohemians. Maradona, syn Diego Maradony, występował w Katanii, a Eric Cantona był trenerem reprezentacji Francji, kiedy ja w sumie debiutowałem w 2010 roku na plaży, to miałem okazję poznać tego zawodnika. Przyjemni ludzie? No powiem szczerze, Cantona robi duże wrażenie, jeżeli chodzi o sam wygląd. Respekt budzi, tak? Pamiętam, że był taki moment meczu, gdzie się zagotowało na boisku. My graliśmy wtedy w Marsylii z Francją, zagotowało się i nasz trener Wojtek Polakowski wyskoczył na boisko, bo jest dosyć impulsywnym trenerem, a Eric Cantona podszedł do niego, go tak złapał ręką, trener się spojrzał. No naprawdę, budzi respekt i szacunek, więc nie dziwię się, że miał w lidze angielskiej, w Premiership takie uznanie i szacunek. A pozostali? Maradona Junior? No nie, to raczej sportowo też nie był jakiś taki zawodnik wybitny. Jan Koller widać, że taka też na plaży nie radził sobie jakoś wybitnie. Ciężko się przeciwko niemu grało z mojej perspektywy, ponieważ był bardzo wysoki, tak? I jak te piłki rzucane były w pole karne, to ja mogłem ręką tam nie sięgnąć i on głową, więc ciężko przeciwko niemu, ale bardzo sympatyczny człowiek. Zawsze uśmiechnięty, zawsze coś porozmawiał, do zdjęcia przypozował, więc pozytywna postać. Wiele przyjemnych chwil chyba spędzonych, czy to na boisku piaskowym, czy na hali, czy też pozaboiskowo, w Twoich wspomnieniach. No na pewno jest same takie pozytywne chwile. Myślę, że na plaży to jest jeszcze więcej tego wszystkiego niż na hali, tak? Bo na plaży to też dużo takich znanych nazwisk przyjeżdża, tak? Gdzieś jakieś... Zawsze za czasów, jak Tomasz Iwan był szefem, gdzieś to show swoje robił i celebryci, czy byli piłkarze, pojawiali się, więc miło takich ludzi poznać i spotkać się z tego. Radek Majdan, o którym już tutaj wspomniałeś, że gdybyś poszedł drogą taką, jak nakreślał przed tobą Bogusław Baniak, byłbyś drugim Radkiem Majdanem. Dokładnie. Radek Majdan, czy nawet na samym początku Jerzy Dudek, tak? Pojawił się tak, pamiętam. Sebastian Mila. Kiedyś też w barwach KPU, czy jeszcze nie za moich Marcin czasów, Żewłakow. Tak, ale w barwach KPU, czy Marcin Burchard grał. Marcin tak? Burchard, tak. Więc no dużo tych ludzi takich związanych z piłką. Oni przyjeżdżali stricte na zabawę, tak, a my dosyć poważnie podchodziliśmy do tego, że jesteśmy na Mistrzostwach Polski. Ja pamiętam w pierwszych latach rozgrywek polskiego beach soccera Sergio Batata był zawodnik też Widzewa. Brylował na piasku, ale on bardziej występował w takich pokazowych spotkaniach, właśnie jak Tomasz Iwan Show, reprezentacja Polski grająca przeciwko drużynie aktualnych wtedy mistrzów Polski. Mieliśmy, my jako Medzicy mieliśmy w swoich szeregach Fabiano, który też ocierał się gdzieś o te drużyny pierwszoligowe. Też chłopak z bardzo dużym potencjałem. Było widać, że ci zawodnicy to praktycznie, można powiedzieć, urodzili się na piachu. Co do Sergio Bataty, powiem taki ciekawostkę. 2 tygodnie temu sam się zgłosił do sekcji futsalu Widzewie, więc na razie nie ma żadnego odezwu, ale mówię, no nie wiem, czy to jest akurat dobry krok w naszej dyscyplinie, gdzie Sergio już ma 40 chyba 2 czy 3 lata, czy on w ogóle by sportowo podołał, ale sam się zgłosił. Ja wiem, że do poprzedniego sezonu Sergio jeszcze występował na boiskach, jeśli dobrze pamiętam, 4. ligi. No może. Wiem, że się sam zgłosił, ale nie wiem, jak sytuacja się dalej potoczyła. Jak to trener Stanisławski mówił, nie patrzmy nikomu w metrykę, zobaczymy, co prezentuje na parkiecie. No dokładnie, myślę, że parkiet jest najważniejszy. Wiadomo, chcemy tu budować przyszłość, Widzewie, nie chcemy opierać, może ja nie jestem przykładem dobrym, opierać na doświadczeniu, więc ale musi być jakiś balans między tym wszystkim, tak? Muszą być 2-3 zawodników doświadczonych, plus ta młodzież, która mam nadzieję, że za kilka lat będzie stanowić tu o sile tego klubu, tej sekcji i może w przyszłości jacyś reprezentanci kraju nam wypłyną na szersze drogi. Równowaga musi być zachowana tak jak wszędzie, bo... Dokładnie, no nie da się w piłce nożnej grać, mieć, nie wiem, 18 zawodników młodych w kadrze i grać tak, grać tą 18, bo to doświadczenie jest potrzebne na boisku, tak? No młodzież, każdy z doświadczeniem inaczej reaguje na jakieś porażki, tak? No musi być ten balans zachowany i nawet o samej arytmii meczu, tak? No młodzież by pchała do przodu, starsi troszkę muszą, że tak powiem... Pomyśleć o tym, żeby zagrać od tyłu. Dokładnie. Nie da się cały mecz atakować, tak? Trzeba, mówię, tą arytmię znaleźć między atakiem a obroną, więc myślę, że chcemy też doświadczonych zawodników, ale głównie chcemy ogrywać i opierać ten zespół na młodzieży. Darku, zanim oddam głos naszym widzom, Ani i pozostałym osobom, które będą zadawały Tobie pytania, chciałbym Cię zapytać, to takie moje ostatnie pytanie, jeśli chodzi o naszą rozmowę.
Jakie wyniki przewidujesz trzech najbliższych spotkań? Chodzi mi o pierwszą drużynę Widzewa w spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec i, przepraszam, najpierw z GKS-em Jastrzębie, później z Zagłębiem Sosnowiec i wasz wynik, jeśli chodzi o wyjazdowe spotkanie z Team Szczecin. No myślę, że jak już seria zwycięstw się zaczęła, więc trzeba to podtrzymać. Myślę, że pierwsza drużyna, która gra teraz dwa mecze u siebie, więc no, może nie obowiązkiem jest, ale wypadałoby wygrać te mecze, żeby po trzech porażkach były trzy zwycięstwa i w lepszej atmosferze psychologicznej jechać na wyjazdowe spotkanie. My teraz mamy ciężki wyjazd, pierwszy wyjazd, więc też nie wiemy, czego się spodziewać, aczkolwiek graliśmy te mecze towarzyskie głównie na wyjazdach, więc to też jest dla nas jakiś tam, że tak powiem, sposób na to, żebyśmy się... Wiadomo, każda hala ma swoją specyfikę, tak? Na jednym jest parkiet, na drugim jest tartan, tak? I inaczej też się pracuje na tej hali. Każdy mu powie, no, ale hala jest halą, tak? Ale to też jest inaczej i myślę, że z każdym meczem będziemy my mocniejsi, bo będziemy bardziej doświadczeni i chcemy robić te jak najlepsze wyniki. Mam nadzieję, że w kolejnym meczu w Szczecinie zdobędziemy 3 punkty. Czyli stawiamy 3 spotkania najbliższe, komplet punktów, 3 zwycięstwa. Darku, poproszę Cię o podpisanie tego kubka, który będzie nagrodą w konkursie, ale też bardzo bym Cię poprosił o to, abyś zadał pytanie konkursowe, bo wiem, że takowe sobie w głowie ułożyłeś. Moje pytanie konkursowe brzmi: jakim wynikiem i kto był strzelcem pierwszej bramki dla Widzewa po reaktywacji? Jakim wynikiem zakończyło się pierwsze spotkanie Widzewa po reaktywacji? Kto był strzelcem gola? Poproszę pierwszego gola dla Widzewa. Poproszę o odpowiedzi pod filmem z moim dzisiejszym gościem na YouTubie. A ja jestem Państwu winien rozwiązanie dwóch konkursów. Pierwszy konkurs to był konkurs związany z futsalem. Był to konkurs, kiedy moim gościem był Marcin Stanisławski. Pytanie było, jakim wynikiem zakończy się spotkanie Widzewa na inaugurację przeciwko drużynie z Gniezna. Jako że nie było prawidłowej odpowiedzi, nikt nie wytypował wyniku 2-0, doszedłem do wniosku, że zwycięzcą zostanie osoba, która była najbliżej tego wyniku. I taką osobą został Mariusz Pieniążek, który typował wynik 5-3, troszeczkę więcej bramek przewidywał. Ale różnica jest taka sama, więc Mariuszu, gratuluję, jesteś zwycięzcą nagrody, czyli kubka z podpisem Marcina Stanisławskiego. To pierwszy konkurs mamy za sobą. Rozwiązanie drugiego konkursu. Moim gościem był Marcin Tarociński, a pytanie było, w jakim spotkaniu Widzewa po raz pierwszy na trybunach zasiadł Marcin Tarociński, kiedy ono się odbyło, kto był przeciwnikiem Łodzian i kto zdobył bramki dla naszej drużyny. Prawidłowa odpowiedź: tym spotkaniem było spotkanie Widzewa z Górnikiem Zabrze. Odbyło się ono 11 kwietnia 1981 roku. W tym spotkaniu Widzew zwyciężył 2-1, a bramki zdobyli Andrzej Grębosz i Krzysztof Surlit. Świętej pamięci Krzysztof Surlit. Wczoraj była 13. rocznica śmierci Krzysztofa Surlita. Panie Krzysztofie, wszyscy Widzewie pamiętają o Panu i zawsze będą o Panu pamiętali. Zwycięzcą konkursu został Adrianek. Gratuluję bardzo serdecznie. Darku, i przejdziemy teraz już do tych punktów, które są stałe w moim programie, czyli mamy pierwszy punkt Ania i jej 3 pytania. Aniu, bardzo proszę, pierwsze pytanie należy do Ciebie. Witam naszego szanownego gościa. Pytanie numer 1. Które fanki Pana zdaniem są bardziej gorące? Te fanki beach soccera, futsalu, a może te z trybun stadionu? Myślę, że każda z tych dyscyplin ma swoją, że tak powiem, historię i sposób funkcjonowania może kobiet, w ogóle kibiców na trybunach. Wiadomo, na futsalu, tak patrząc na ten mecz nasz pierwszy, ludzie troszkę siedzą jak w teatrze, oglądają, jak jest jakaś sytuacja bramkowa, wtedy unosi się troszkę ta publika. Co do beach soccera, to myślę, że też mogłeś to doświadczyć. Wiadomo, jest muzyka. Muzyka, bikini, gorąco. No dokładnie, to Ty to powiedziałeś. Tak, oczywiście ja to powiedziałem, bo pamiętam fanki, które były na trybunach, więc czy też nawet hostessy, które były przy boisku, one zawsze były skąpo ubrane. Dokładnie. Może nie przesadzajmy oczywiście z tą skąpością, bo to zawsze były jakieś kostiumy kąpielowe, ale bardzo fajnie te dziewczyny się prezentowały. Co więcej, bardzo często zdarzało się, że hostessami czy też cheerleaderkami przy meczach beach soccerowych były dziewczyny, które zawodowo się tym zajmują na meczach koszykówki. Dokładnie. To tak jak powiedziałem, każda ta z dyscyplin ma swój, że tak powiem, urok też. A co do dziewczyn z
kibice ze stadionów. Miałem okazję kilka razy być pod zegarem, więc tam nie ma znaczenia, czy kobieta, czy mężczyzna, więc tam dziewczyny też dzierają gardło dla widzewa, więc też ma swój jakiś urok. Które najlepsze? Myślę, że widzewianki. Widzewianki, no też tak mi się wydaje. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkie kibicki naszego klubu. Dokładnie. I zawsze z otwartymi ramionami, czy też z otwartymi sercami chcemy je gościć na naszym stadionie. Darku, drugie pytanie o Danii, bardzo proszę. A pytanie drugie dotyczy rękawic. Czemu pan bez nich broni i czy zawsze tak było? Co do rękawic. Na plaży zaczynałem bez rękawic. Z czasem, że tak powiem, ten sport tak ewoluował, że bramkarze zaczęli grać w rękawicach. A co do futsalu, było odwrotnie. Zacząłem grać w rękawicach. Później z czasem, bodajże 10 lat temu, też mi było ciężko się przestawić do tego. Po prostu całe życie grałem w rękawicach, więc te ręce inaczej odczuwały te uderzenia piłki. Wiadomo, piłka w futsalu jest troszkę mniejsza niż do... jest czwórka, tak? I cięższa. I cięższa, tak. Ale wymogi takie typu szybkie rozpoczęcie akcji, tak? No łatwiej się piłkę wyrzuca bez rękawic niż w rękawicach, więc stąd taka zmiana. Myślę, że teraz już nie wyobrażam sobie grać, jeżeli chodzi o futsal, w rękawicach. A na plaży nie wyobrażam sobie grać bez rękawic. Nie wyobrażasz sobie, mimo tego, że też kilka spotkań grałeś bez rękawic. Tak, no mówię, zaczynałem na plaży bez rękawic, tak? Czyli to tak wszystko się pozmieniało mnie. A na hali grałem w rękawicach, teraz wszystko się w drugą stronę poszło. I mówię, nie wyobrażam sobie grać na hali w rękawicach. Ja pamiętam, że prekursorem, jeśli chodzi o grę bez rękawic na piachu, był Marek Górecki. Dokładnie. Marek chyba zawsze, chyba nigdy nie widziałem go chyba, żeby kiedykolwiek grał w rękawicach, tak? Czy miał 25 lat, czy miał 35, 37, całe życie grał bez rękawic. Wiem, że później jak w drukarzu Warszawa grał, to już mu kazali zakładać te rękawice, ale to... Chyba na dużym boisku to chyba było konieczne. Jasne. Trzecie pytanie od Ani, bardzo proszę, Aniu. I ostatnie moje pytanie. Czy z racji doświadczenia jest pan dla tych młodych chłopaków na hali trochę takim drugim trenerem, mentorem, ojcem, natchnieniem? Pozdrawiam serdecznie. No myślę, że z racji doświadczenia i lat spędzonych na futsalu jakimś tam mentorem, opiekunem na boisku jestem. Z racji tego, że jestem też kapitanem, bramkarzem, czyli de facto najwięcej widzę na tym boisku. No muszę podpowiadać. Zawsze mnie od małego mnie uczyli, że bramkarz musi cały czas krzyczeć, podpowiadać, żeby... Wtedy inaczej drużyna funkcjonuje, tak? Cały czas są, że tak powiem, pod prądem, żyją, widzą, że z tyłu bramkarz żyje. Więc tak to wygląda. Tak całe życie byłem uczony i tak mi zostało do dzisiaj. Co do jakiegoś mentora, to czy taty drugiego, to myślę, że osoby związane tutaj z tą sekcją, każdy z nas, tych bardziej doświadczonych, czy kierownika, czy prezesów, służy tym młodym chłopakom zawsze pomocą. Jeżeli mają jakieś problemy, to rozmawialiśmy to ostatnio, nawet tydzień temu, w piątek, na takiej analizie dosyć długiej, że każdy na koniec tych ludzi właśnie związanych z Widzewem powiedział, że jeżeli macie jakieś problemy, coś Was boli, to mówcie to śmiało, nawet na osobności, więc myślę, że tu kilku jest takich ojców dla tych młodych chłopaków. Czyli stworzycie taki rodzinny zespół, podobnie jak w Gatcie. No dokładnie, na tym chcemy, że tak powiem, tyle lat na tym, że tak powiem, zdobywaliśmy sukcesy i podobny klimat chcemy tutaj wytworzyć, żeby sukcesy z czasem przyszły. Darku, jako że to było już ostatnie pytanie od Ani, przechodzimy teraz do pytań od naszych widzów. Jako pierwszy będzie Patryk, bardzo proszę. Cześć Darek, opowiedz jak to było dostać propozycję od świetnej pamięci Witka Obarka o poprowadzeniu bramkarzy w Widzewie w tamtych czasach oraz jakie to jest uczucie wrócić po 5 latach do ukochanego klubu. Pozdrawiam. Jako że pytanie Patryka jest bardzo podobne do pytania kolejnej osoby, to ja pozwolę sobie teraz jeszcze poprosić tą kolejną osobę, a tą osobą będzie Aleksander, aby zadała swoje pytanie. Bardzo proszę, Aleksandrze. Witam wszystkich. Cześć Dareczku. Ja będę miał do Ciebie takie pytania. Tutaj pewnie o futsalu, o piłce plażowej.
bardzo dużo tematów zostało poruszonych, natomiast chciałbym, żebyś odniósł się swojego epizodu jako trenera bramkarzy za czasów reaktywacji, kiedy właśnie się poznaliśmy. Jakie masz wspomnienia związane z tamtym okresem? Jak ci się pracowało? Jak widziałeś się w takiej roli? Jak oceniasz pracę chociażby ze świętej pamięci trenerem Obarkiem? I drugie pytanie, już takie stricte futsalowe. Czy myślisz, że te zbliżające się nasze derby z Legią są takim wydarzeniem w świecie polskiego futsalu, jakiego wcześniej nie było, i co one mogą wnieść? Bo będzie to pewnie mecz, który daleko będzie wykraczał poza emocje czysto sportowe i chyba takiego wydarzenia jeszcze tutaj w świecie futsalu polskiego nie było. Dzięki, pozdrawiam, cześć. Co do samej współpracy z trenerem Obarkiem, to sama ta informacja, że zostanie trenerem, wyczytałem dziś w internecie. Pierwsze co, to wziąłem za telefon i wykonałem do trenera, pogratulowałem mu. W ogóle zdziwiłem się, tak, bo trochę taka cisza medialna była wtedy w Widzewie, nie wiadomo co się dzieje, i nagle czytam Witold Obarek trenerem Widzewa, tak, i pogratulowałem mu. Trener powiedział, że od poniedziałku, bo to był weekend, że od poniedziałku ruszają z treningami. Miał tam swoje obawy na pewno, ale to był człowiek taki, który nie bał się żadnych wyzwań, i po namowie pana Syguły, który też tutaj był na początku, zdecydował się objąć ten zespół. Po kilku dniach zadzwonił do mnie trener, spytał się, czy by mu nie pomógł przy pracy z bramkarzami. I chyba już w drugim tygodniu tej reaktywacji pojawiłem się na treningach. Co do wspomnień, myślę, że taki punkt, który mi utkwił w pamięci, to mieliśmy do dyspozycji, wiadomo, były problemy z boiskiem, z piłkami, no dużo było takich problemów, bo to tak naprawdę wszystko się dopiero zazębiało. Mieliśmy do dyspozycji na jednym treningu łuk za bramką na SMS-ie, na głównym boisku, i połowę boiska. Na tym treningu pojawiło się 36 zawodników, w tym 6 bramkarzy. Ja tych bramkarzy wziąłem na ten łuk, a trener z tą 30 trenował na tej połowie boiska. No i po 15 minutach trener przyszedł do mnie i powiedział: Darek, weź tych 6, bo ja nie wiem, co mam z nimi robić, że za dużo ich jest, tak? A ja mówię: a co ja mam z nimi zrobić, jak ja mam 6 bramkarzy i co jeszcze tych? No to trener mówi: to niech ci powrzucają trochę gdzieś jakieś wrzutki do środkowania, tak? A ja mówię: no tu nie ma nawet gdzie. No i w końcu trener ich tych 6 wysłał do szatni, no bo już nie było miejsca tak naprawdę na to wszystko, i to taki moment mi, że tak powiem, utkwił w pamięci. Z tych momentów na pewno ten pierwszy mecz, który był w Pajęcznie, ci kibice, tak? No, ja sobie tego nie wyobrażałem, że ludzie siedzieli na siatkach, my przyjeżdżamy 2 godziny do meczu, a tam całe Pajęczno na czerwono, biało, czerwono, tak? I tam no coś niesamowitego. Wtedy sobie zdałem sprawę, że to się naprawdę dzieje naprawdę, tak, i że to jest Widzew. Tak jak teraz powiedziałeś właśnie o tym, że dowiedziałeś się z internetu, że trener Obarek świętej pamięci został trenerem Widzewa. Ja pamiętam, w tym czasie byliśmy na Mistrzostwach Polski w siatkonodze plażowej. W parze byłem z Kamilem Bartosem i też gdzieś zauważyłem tą informację, i tak spojrzałem na Kamilka i mówię: oj synuś, chyba tu jest twoje miejsce. No i tak jakbym wykrakał, Kamil Bartos później odnalazł się w Widzewie. Kamilu, bardzo serdecznie cię z tego miejsca pozdrawiamy. Drugie pytanie, czy też może druga część tego pytania od Olka, o ten mecz z Legią, który się zbliża nieuchronnie. No na pewno ciekawe widowisko, jeżeli chodzi o futsal. Nie było chyba takich klubów, może były kiedyś mecze, nie wiem, Piast, Gliwice, Pogoń 04 Szczecin, ale myślę, że ranga meczu Widzew-Legia to jest... takiego meczu jeszcze w futsalu chyba nie było, jeżeli chodzi o takie nienawiści kibicowskie i taka konkurencja na boisku, tak? Co do samego meczu, no jeszcze jest teoretycznie daleko do tego meczu, tak? Do pierwszego meczu. Pierwszy mecz odbywa się w ogóle jako ostatnie spotkanie rundy jesiennej, odbywa się w Warszawie. Tak. Jako ostatnie spotkanie całego sezonu mecz z Legią będzie odbywał się w Łodzi. Czy aby na pewno na Małachowskiego? No powiem szczerze, że jednym z takich... przy rozmowach z panią prezes Pajączek, takich jednych punktów, który może zachęcał ją do tego, żeby ruszyć z tym projektem, był, powiedzieliśmy, że w pierwszej lidze gra Legia i taki mecz z Legią będzie w Łodzi. No i tak sobie pół żartem, pół serio żartowaliśmy, gdzie ten mecz zrobić, tak? No bo na Małochowskiego może być za mało miejsc siedzących i w ogóle hala może nie spełniać wymogów, do tego
ile osób będzie chciało zobaczyć to spotkanie i tak sobie rozmawialiśmy, że może na Atlas Arenie, ale tam mogłoby dojść do bardzo trudnych. Trójbój siłowy. Dokładnie, byłby. Dokładnie. No, fajny mecz będzie z Legią. Na pewno jeszcze, wiadomo, daleko do tego meczu, ale tak gdzieś z tyłu w głowy mam to, że będziemy z tą Legią rywalizować i na pewno będziemy, myślę, że oni tak samo podwójnie zmobilizowani, bo będą grali z Widzewem, mamy z Legią. Na parkiecie będziesz rywalizował wtedy ze swoim byłym partnerem z Gatty, Mariuszem Milewskim. Rozmawiacie już o tym spotkaniu? Mariusz do mnie dzwoni w poniedziałek z gratulacjami, że wygraliśmy. Oni, mi się wydaje, że oni troszeczkę się czują pewniej nad nami, że trenują ten rok, że już są troszeczkę głośniej mówią o tym, że oni chcą awansować. My dopiero, że tak powiem, startujemy. Co do samego meczu jeszcze nie rozmawiamy, ale myślę, że jak już przyjdzie gdzieś koniec listopada, gdzieś ten termin się będzie zbliżał, więc na pewno gdzieś tam ten temat meczu zostanie poruszony i zobaczymy. No. Na pewno każdy z nas, z tych chłopaków, którzy są też tutaj, tak, też myślą o tych meczach z Legią, tak, że no, tu każdy będzie Ci patrzył na to, jak się zaangażujesz w ten mecz. Ja tutaj muszę Państwa poinformować, że Aleksander, czyli osoba, która zadawała pytanie, to jest Aleksander Majerz, który razem z Darkiem występował, czy też reaktywował Widzew i na dzień dzisiejszy występuje również w drużynie futsalu łódzkiego Widzewa. Kolejne pytanie od Michała, bardzo proszę. Witam wszystkich, cześć Darek, mam do Ciebie dwa takie króciutkie pytania. Pierwsze, od kiedy wiedziałeś, że chcesz być bramkarzem? Czy może już na samym początku swojej kariery wiązałeś swoją przyszłość z bramką? Czy może interesowało Cię na początku jakaś pozycja jak napastnik, pomocnik? Opowiedz nam o tym. A drugie pytanie a propos tego, że jesteś już bardzo doświadczonym zawodnikiem, można już rzec weteranem chociażby w futsalu. Jak długo planujesz jeszcze grać na takim wyższym poziomie, powiedzmy profesjonalnym, czy chociażby półprofesjonalnym w tym sporcie? Czekam na odpowiedź, pozdrawiam wszystkich. Dobranoc. Myślę, że tutaj nie zareklamuję się za dobrze, ale od małego chciałem być bramkarzem, bo nie lubiłem biegać. I idąc na pierwszy trening, powiedziałem do trenera, że ja jestem bramkarzem. I tak stanąłem na tej bramce i tak przez całe życie stałem. Zdarzyło mi się w jakichś tam meczach, nie wiem, w trampkarza zagrać gdzieś jako obrońca czy środkowy pomocnik, ale nigdy na poważnie nie wiązałem swojej przyszłości z inną pozycją. Z tym bieganiem to mieliście dobrze, bo wtedy bramkarze zawsze mieli te fory, że mogli sobie z tyłu biegać, a to mówimy tutaj o pierwszym Twoim trenerze, którym był Piotrek Czaplarski. Człowiek słynący z takiego żelaznego podejścia, jeśli chodzi o okresy przygotowawcze. No dokładnie, my za trenera Czaplarskiego co roku jeździliśmy na zimowe przygotowania do Zakopanego i zdarzało nam się na przykład na Kasprowy wchodzić 5 godzin w taką no, dosyć ciężką pogodę, gdzieś minus 5-10 stopni, my szliśmy te kilka godzin i zawsze było śmiesznie, bo gdzie nie szliśmy, to jak wszyscy mówili, że jest Darek, to znaczy, że są wszyscy, więc o czymś to świadczyło. No nie byłem nigdy jakimś tytanem biegania, może tak, może nie pracy, ale samego nie sprawiało mi to frajdy bieganie tak po lasach czy po parkach. Bardziej robiłem to z tego, że po prostu trzeba to zrobić, więc to robiłem. I druga część pytania od Michała dotycząca, jak długo zamierzasz jeszcze kontynuować swoją karierę bramkarską? Powiem tak, no dopóki zdrowie da tą możliwość, na pewno jest. Z roku na rok jest coraz ciężej, to nie ma co ukrywać, że tu boli, tam boli, tak, ale póki co odpukać nie ma jakichś tam poważniejszych kontuzji. No chciałbym jak najdłużej grać w tą piłkę, nie wiem, do 40 roku życia, czyli jeszcze jakieś 3 sezony może. No, bardzo chciałbym, żeby Widzew awansował do Ekstraklasy i może zagrać jeszcze w tej Ekstraklasie, futsalu Widzewie. Dla mnie osobiście takim mentorem, jeżeli chodzi o tych doświadczonych bramkarzy, to jest Gianluigi Buffon, tak? To jest człowiek, który ma 42 lata, tak? Gdzieś cały czas czuje tą pasję z tego grania w piłkę, tak? Już miał kończyć, później poszedł do PSG z Juventusu, tak? Już miał kończyć, znowu wrócił i powiedział, że to jest jego ostatni sezon i jeszcze i widać, że go do tego ciągnie i myślę, że to dla mnie osobiście jest takim, że tak powiem, wyznacznikiem tego, że wiek nie gra tak naprawdę do końca roli, bardziej to... Szczególnie w przypadku bramkarza. Tak, tak. Czy czujesz z tego radość z gry w piłkę nożną, czy sprawia Ci to satysfakcję, tak? To jest, myślę, że to jest bardziej ważne.
dla naszych słuchaczy i dla naszych widzów zdradzę tajemnicę, że zadającym to pytanie Michałem był Michał, o którym rozmawialiśmy już kilka minut temu. Michał Bondarenko. Michale, bardzo gorąco dziękuję i pozdrawiamy Cię z tego miejsca. Kolejne pytanie od Marcina i tutaj już nie będę ukrywał, że zadającym pytanie będzie grający trener futsalistów Widzewa, Marcin Stanisławski. Marcinie, bardzo proszę. Witam panowie. Ja mam kilka pytań, takie podwójne do gościa, do Darek, do Ciebie. Czy jesteś w stanie tak na szybko policzyć, ile spotkań już zagraliśmy razem w jednym zespole? A drugie pytanie, czy to, że jesteś moim sąsiadem od kilku lat, miało wpływ choćby na to, że często wygrywałeś rywalizację z innymi bramkarzami w moich zespołach? I trzecie pytanie do prowadzącego, Marcinie, do Ciebie. Czy strzeliłeś kiedyś bramkę swojemu gościowi teraz, którego teraz masz w Beach Soccerze? Pozdrawiam. Myślę, że w tej chwili ciężko mi policzyć, ile tych meczów z trenerem zagrałem w jednej drużynie. Myślę, że licząc, gdzie ja byłem zawodnikiem, on był zawodnikiem, gdzie ja byłem zawodnikiem i on trenerem, myślę, że około 400-500 meczy to na pewno, bo graliśmy i w juniorach razem, później chodziliśmy do jednej szkoły, później graliśmy, tak jak mówiłem, w Grębachu, tak, na futsal, później w Hurtapie Łęczyca i te 6 lat razem w Gatcie, tak, plus do tego dochodzą trener, był moim trenerem i w reprezentacji, i w KP Łódź, więc no, myślę, że około 500 meczy to było. Czyli ta współpraca zawsze układała się chyba w taki dosyć wzorowy sposób. No myślę, że nie mieliśmy jakichś, nie wiem, Marcin by musiał też to potwierdzić, nie mieliśmy jakichś tam konfliktów takich, nie wiem, że trener stwierdził, że ja grałem słabo, a ja mówiłem, że grałem, że byłem najlepszy, tak? No raczej gdzieś zawsze ten kompromis znajdywaliśmy, a co do drugiej części tego pytania, to czy doświadczyłem tego, że trener mnie, że tak powiem, forował? Myślę, że jego, nie. Że mieszkacie po sąsiedzku. Myślę, że nie, bo to jeżeli strzeliłby sobie sam w kolano, tak? Jeżeli wystawiałby słabszego bramkarza niż lepszego, aczkolwiek doświadczyłem jedną taką sytuację kiedyś rok temu, wracając w marcu z treningu ze Zduńskiej Woli. Byliśmy 2 czy 3 tygodnie przed zgrupowaniem reprezentacji. No i w tym gronie byłem ja. I wracając z tego treningu, zadzwonił do trenera prezes. Jego, że tak powiem, przełożony, prezes Jan Bednarek. No i rozmowa się zaczęła. No Marcin, fajnie, troszeczkę odmładzasz ten zespół. Widzę, że tu już trochę nowych, no ale po co ty tego swojego sąsiada powołujesz cały czas, nie? No i trener mówi, no ale to jest, poza tym, że moim zdaniem forma obligowała mnie do tego, że zasługuję na te powołania, jeszcze byłem takim nieoficjalnym trenerem bramkarzy w tej reprezentacji i nawet z tego powodu trener mnie powinien wziąć i trener się nie ugiął przed tą, że tak powiem, sugestią prezesa i na przełomie maja i czerwca graliśmy w zeszłym roku w rozrywkach Ligi Mistrzów z KP Łódź. Zajęliśmy 2 miejsce, czyli byliśmy finalistą Ligi Mistrzów, a ja zostałem najlepszym bramkarzem tego turnieju i tydzień po tym prezes Bednarek zadzwonił do trenera i mówi, nie no, ten Słowik to naprawdę jest super bramkarz. Więc. Czyli przede wszystkim forma danego dnia, czy też forma danego miesiąca powoduje to, że jesteś pierwszym bramkarzem. No dokładnie, na pewno nie znajomość z trenerem, który mieszka niedaleko mnie, a raczej moja dyspozycja. To teraz ja się odniosę do tego pytania, które zadał mi Marcin Stanisławski. Ja pamiętam 2 takie spotkania, jeśli chodzi o beach soccer, gdzie na pewno występowałem przeciwko Darkowi. Pierwsze spotkanie to było spotkanie w ramach eliminacji Pucharu Polski, które odbywało się w Poddębicach. My jako Medzicy rywalizowaliśmy z Grębachem, którego jednym z bramkarzy był Darek Słowiński. Pamiętam taką sytuację, że przy stanie 1-0 dla nas nie strzeliłem karnego. Przestrzeliłem go, ale nawet jakbym go nie przestrzelił, to myślę, że obroniłbyś, bo poszedłeś w odpowiedni róg. To spotkanie zakończyło się co prawda naszym sukcesem, to strzeliłem bramkę na 3-2, taką chyba jedną z najważniejszych, czy też najładniejszych bramek
w mojej przygodzie z beach soccerem, z przewrotki z połowy boiska z bocznej strefy, tylko już nie pamiętam, czy akurat nie nastąpiła, bo wiadomo, że w beach soccerze te zmiany bramkarzy są lotne. Czy ty stałeś akurat w bramce, czy już Łukasz Groszak? Nie jestem teraz do końca przekonany, więc tutaj nie mam tej pewności, więc oddaję ci to, że tego karnego w jakikolwiek sposób wybroniłeś. Jeśli chodzi o drugie spotkanie, to pamiętam, był taki mecz z okazji mistrzostw zorganizowanych przez pana Piórkowskiego w Koziołkach. Tam było jedno z boisk do beach soccera w centralnej Polsce. Graliśmy też spotkanie my jako Medzicy przeciwko Grębachowi. To spotkanie zakończyło się waszą wygraną 4-2 i strzeliłem wtedy te dwie bramki, a wiem, że broniłeś, bo wtedy byłeś sam na pozycji bramkarza, nie miałeś zmiennika. I to są takie moje wspomnienia związane z Darkiem, jeśli chodzi o występy przeciwko sobie. Więcej razy zagraliśmy w jednym zespole, bo czy to na hali, czy na piachu, grywaliśmy ze sobą. Darku, kolejne pytanie od Sebastiana. Bardzo proszę, Sebastianie. Cześć, Darek, witam. Moje pytanie jest takie bardziej szkoleniowe. Jak uważasz, jak wiadomo, młodzi zawodnicy, którzy zaczynają swoją przygodę od futsalu, uczą się, jak szybko podejmować decyzje, mają częsty kontakt z piłką, grają na małych przestrzeniach. A jak to jest z bramkarzami? Jakie jest twoje zdanie? Czy lepiej jest zacząć od trawy na dużym boisku i ewentualnie przenieść się na futsal, czy granie od małego na futsalu przyniesie większe korzyści młodym zawodnikom, którzy wchodzą w świat piłki? Pozdrawiam. Wiadomo, że każdy jak jest młodym przyszłym sportowcem, to chce piłkarzem, to chce być, wiadomo, Neuerem, Ter Stegenem i Oblakiem. Ale później w wieku, nie wiem, 14, 15, 18 lat życie go, że tak powiem, weryfikuje. I no nie każdy się ma predyspozycję do tego, nie każdy się przebije do dużej piłki. Więc odpowiadając na te pytanie, uważam, że trzeba próbować bycia, stania się wielkim bramkarzem na dużym boisku, ale też próbować tego futsalu, tak? Bo też nie wiadomo, czy ci zawodnicy się przebiją do wielkiej piłki. Teraz przykład jest taki, w Widzewie stwierdzono, że jeżeli założyliśmy sekcję futsalu, to Marcin jako trener raz w tygodniu w tych grupach tej akademii prowadzi zajęcia stricte futsalowe, ucząc ich techniki, tak, różnych. No myślę, że to futsal jest przydatnym, że tak powiem, czynnikiem do tego, żeby się rozwijać nawet pod kątem dużej piłki, tak. W Brazylii czy Neymar, czy Ronaldinho, to każdy z nich powie, że zaczynał od futsalu, tak, gdzieś te pierwsze szlify łapał. A wiadomo, że my nie jesteśmy Brazylią, ale też trzeba, uważam, że można połączyć, tak? Czyli być piłkarzem z dużego boiska, ale korzystać z treningów futsalowych. Bo jeżeli będziesz zaczynał od futsalu, będzie bardzo ciężko przenieść się na no dokładnie, na mało dużą, jest takich, na dużą, no chyba na dużą nie bramkę. Chyba nie ma takiego przykładu, kto nie wiem, do 18 roku życia próbował być bramkarzem czy zawodnikiem futsalu, a później nagle wypłynął na szerokie wody jako zawodowy piłkarz trawy. Darku, kolejne pytanie od Nikodema, bardzo proszę. Dzień dobry, panie Dariuszu, mam na imię Nikodem. Mam pytanie do pana. Co by pan robił, gdyby pan nie grał w piłkę nożną? Pozdrawiam cały fanklub Widzewa ze Skierniewic. No trudne pytanie dla mnie. Zaskoczył mnie tutaj młody chłopak. Patrząc tak z perspektywy czasu, nie wiem, co bym robił. Myślę, że życie by mnie gdzieś pokierowało. Oprócz piłki nożnej kiedyś próbowałem grać w piłkę ręczną czy koszykówkę, ale to bardziej na zasadzie turniej szkolnych, gdzieś tam też może miałem predyspozycję do tego, ale całe życie tylko piłka, tak? No i ciężko powiedzieć, co bym robił. Teraz oprócz gry w piłkę prowadzę firmę hydrauliczną, więc nigdy bym się nie spodziewał, że w takiej branży, że tak powiem, skończę. Dla mnie to była czarna magia, gdzieś tam się odnalazłem, więc myślę, że trudno odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj, aczkolwiek te 20 czy 15 lat temu jakby mnie życie pokierowało, jakbym stanął przed wyborem, że nie mam piłki i coś muszę robić, to na coś bym się zdecydował. Dzisiaj nie umiem odpowiedzieć, co to by było. No ale udało ci się, jest piłka, jest inna rzecz, którą się zajmujesz, czyli hydraulika, związane na pewno też z rękami. No dokładnie. 6 lat temu zaczynałem pracę, sam fizycznie pracowałem, tak, uczyłem się tego zawodu przez 3 lata.
później zostałem szefem, i więc uważam, że każdy szef w swojej branży powinien spróbować swojej pracy, żeby wiedzieć, jak ciężka jest ta praca i czego wymaga w danej branży, więc cieszę się, że mogę połączyć tą piłkę z tą swoją pracą. I super, Darku. Ostatnie pytanie, a już wyprzedzę to, że nie będzie to pytanie, tylko będzie to bardziej taka laurka w Waszą stronę. Justyno, bardzo proszę. Witam Panie Dariuszu, witam Ciebie Marcinie. Na wstępie chciałabym pogratulować wygranej. Była walka, zaangażowanie, determinacja, szybkość, skuteczność. To była wielka przyjemność móc oglądać Pańską drużynę w akcji. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wielu sukcesów na polu prywatnym i zawodowym dla Pana i dla całej drużyny. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych meczach. Cieszymy się bardzo, że bo to jest, podejrzewam, że to nie jest osoba związana z futsalem, tylko osoba związana z Widzewem. Z Widzewem, tak, przyszła zobaczyć nową sekcję, jak się, że tak powiem, prezentuje na boisku. No tu jest pozytywny, że tak powiem, komentarz i na pewno takie komentarze cieszą. Mam nadzieję, że tych komentarzy jest coraz więcej i coraz większa rzesza kibiców będzie chciała nas zobaczyć w akcji, bo wiadomo, jak jeżeli jest pozytywny odbiór, gdzieś to idzie w środowisko, każdy powie coś jednemu, drugiemu, a środowisko widzewskie jest bardzo, bardzo duże, więc ten oddźwięk na pewno jest. Na pewno jest coraz więcej nas jako drużyny w mediach, tak, gdzieś po tych stronach widzewskich, wywiady. No to cieszy na pewno, że nie jesteśmy tacy, że nie stajemy się anonimowi, aczkolwiek dla nas też jest już tych chłopaków młodych ostrzegaliśmy, żeby wiedzieli, w jakim klubie są, wiedzieli, że no nie jest to, nie wiem, z całym szacunkiem Gatta z Duńska Wola, gdzie kibiców jest, nie wiem, 1000 czy 2000, tak, tylko jesteśmy w Widzewie, gdzie to jest Rzesza kibiców, tak, i nie wiem, w przypadkowym sklepie ktoś Cię może spotkać, poznać, poprosić autograf, tak, bo jesteś w Widzewie, tak, i to jest, że tak powiem, na to uczulamy tych chłopaków, żeby po prostu sobie zdawali sprawę, że za chwilę nie będą anonimowi. Czyli ta presja kibiców, która też ciąży na zawodnikach pierwszej drużyny, może być Waszym udziałem? No na pewno, bo sama nazwa Widzew powoduje, że przestajesz być anonimowy. Chłopaki tak pół żartem, pół serio, pierwsze co po meczu to telefony odpalili i patrzą, a tam im ilość znajomości na Facebooku rośnie, co chwila zaproszenia, więc myślę, że to też jest jakoś pochodna tego, że zaczynają być znani. Tak. Jeden, drugi zobaczy mecz, nazwisko, tak, wpisze sobie gdzieś tam na Facebooku, od razu doda do znajomych i później w ten sposób zawodnicy są, że tak powiem, przestają być anonimowi i powinni, uważam, że powinni się z tego cieszyć, tak, bo są w bardzo dużym klubie, więc marka rozpoznawalna na świecie już nawet można powiedzieć, więc nic tylko się cieszyć. Darku, jako że pomału już zbliżamy się do końca naszej podróży po boiskach trawiastych, po boisku piaskowym, czy też po parkiecie hali, poproszę Cię o podpisanie tej piłki, która będzie przekazana na cele charytatywne. Ja ze swojej strony chciałbym życzyć Wam samych sukcesów, jeśli chodzi o rozgrywki futsalowe, awansu, tego upragnionego dla Ciebie awansu z drużyną Widzewa do Ekstraklasy i jak najwięcej osób, takich jak Justyna, które przyjdą na mecze Widzewa i będą Was dopingować i Wam klaskać, tak? To poproszę Cię tylko o podpisanie tej piłki. Szanowni Państwo, w 16 odcinku programu Widzewskim Okiem Krecika Państwa i moim gościem był Dariusz Słowiński, kapitan futsalowej drużyny Widzewa. Darku, serdeczne dzięki i samych sukcesów na parkiecie. Dziękuję bardzo i zapraszam na nasze kolejne mecze. Na pewno będziemy w nich starali się dać z siebie wszystko i zdobywać zaufanie kibiców Widzewa. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia.